40-letnia Agnieszka odpowiada na ogłoszenie Jana, który chce wynająć parter swojego domu. Samotna matka wprowadza się do mężczyzny z dwójką swoich dzieci. Już podczas pierwszego spotkania Agnieszka wpada w oko wynajmującemu. Pomimo odrzucania jego zalotów, mężczyzna nie daje za wygraną. Jaką tragedią zakończy się znajomość Agnieszki i Jana? Zostań i posłuchaj. Jest 2017 rok. Na peryferiach Warszawy, a dokładnie na Białołęce, w jednym z okazałych domów z tarasem, mieszka 60-letni Jan. Mężczyzna od 2005 roku jest samotny. Jego żona miała porzucić rodzinę i wyjechać za granicę, zostawiając mężowi trójkę ich wspólnych dzieci pod jego opieką. W 2017 roku najstarsza córka Jana wyprowadziła się i poszła na swoje. U boku mężczyzny zostało dwóch jego synów, 19-letni Karol i 12-letni Oskar. Rodzina utrzymywała się z zasiłku socjalnego oraz z wynajmowania dolnej części ich domu. Na parterze znajdował się jeden pokój z aneksem kuchennym oraz łazienka. Od 10 maja najemcą jest Agnieszka. Zamieszkała w domu Jana razem z dwójką swoich dzieci. Była samotną matką. Kilka miesięcy wcześniej rozwiodła się z mężem. Sytuacja materialna kobiety była ciężka. Były partner nie płacił na czas alimentów, a i ona sama nie mogła znaleźć pracy. Ogłoszenie o wynajmowanym przez Jana mieszkaniu Agnieszka znalazła w internecie. Od razu jej się spodobało. Jednak o pomoc w uregulowaniu należności musiała poprosić rodziców. To oni zapłacili kaucję oraz pierwszy i drugi czynsz. Kobieta szybko odnalazła się w nowym miejscu, choć nie wiedziała, że to właśnie w tym domu, kilka miesięcy później, umrze. W nocy z 27 na 28 lipca Jan dzwoni na policję, a później na pogotowie. Zgłasza, że jego współlokatorka obficie krwawi. Krwawienie ma pochodzić z tętnic, które zostały uszkodzone na skutek potknięcia się kobiety, a następnie upadku na szklany blat stolika, na którym znajdowały się sztućce. Na miejsce jako pierwsi przyjeżdżają funkcjonariusze karetki. Kierowani przez właściciela domu idą od razu w stronę tarasu. Szybko zauważają młodą, ubraną w czarną sukienkę kobietę, która leży na ziemi z podkulonymi nogami. Jej długie, ciemne włosy zasłaniają twarz. Niestety pomimo szybkiego przyjazdu, bo od telefonu Jana minęło zaledwie 12 minut, Agnieszki nie udaje się uratować. Lekarz stwierdza zgon. Przyczyną śmierci denatki ma być rana kłuta krtani, najpewniej zadana nożem stołowym. Na miejscu zjawia się prokurator, który przeprowadza oględziny miejsca zdarzenia. Już od samego początku wersja Jana wydaje się być mu nieprawdopodobna. Rana na szyi ofiary wydawała się być dość głęboka. Nie jest możliwe, że to upadek na stół spowodował tak poważne rany, skutkujące zgonem. Jan zostaje niezwłocznie zatrzymany oraz przewieziony do prokuratury. Zostaje postawiony mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Jednak po przeprowadzeniu wnikliwego śledztwa oraz po zgromadzeniu większej liczby dowodów, zarzut ten zostanie zmieniony na zarzut zabójstwa. Jan podczas swoich pierwszych zeznań wyznał, że Agnieszka od razu wpadła mu w oko. Podczas ich pierwszego spotkania miała zrobić na nim bardzo dobre wrażenie. Był przekonany, że wynajmuje mieszkanie komuś solidnemu. Kobieta miała zapewniać go, że będzie płacić czynsz w terminie, bo ma stałą pracę w firmie kurierskiej. Niestety już po miesiącu miała zacząć zalegać z opłatami. Odkrył, że Agnieszka tak naprawdę nie była nigdzie zatrudniona.
alimenty od byłego męża nie wpływały na czas, dlatego nie miała z czego spłacać należności. Ale Jan zapewniał prokuratora, że pomimo nerwów, jakie miał na kobietę, to nie chciał robić jej awantury przy dzieciach. Wolał wysyłać jej wiadomości SMS-owe. Według mężczyzny ich relacja miała przerodzić się w coś poważniejszego. Miesiąc wcześniej, podczas jednego z grillów, gdy dzieci poszły już spać, Agnieszka miała przyjść do niego w nocy i zaproponować mu seks. Jan się zgodził. Ich relacja miała być dość nietypowa. Nie byli oficjalnie parą, ale mieli umowę, że kobieta będzie współżyła z Janem w zamian za to, że nie będzie musiała płacić za czynsz. Prokurator przerwał zeznania aresztowanego i poprosił, by ten skupił się na konkretnych wydarzeniach z 27 na 28 lipca 2017 roku, kiedy to Agnieszka zmarła. Jan stwierdził, że to, co mówi, jest ściśle powiązane z dniem śmierci kobiety, bowiem tego dnia mieli rozpalić grilla i wspólnie uczcić nowy etap w ich życiu. Agnieszka razem z dziećmi miała opuścić wynajmowany pokój na piętrze i przenieść się na pierwsze piętro, by razem z Jana rodziną prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, a parter mieli wynająć komuś innemu, by mieć dodatkowe pieniądze. Tego dnia, 27 lipca, mężczyzna miał coś jeszcze do zrobienia w domu. Na zaplanowanego grilla przyszedł z opóźnieniem. Zastał Agnieszkę z jego synem, Karolem, jak wspólnie popijali piwo. Janowi to się nie spodobało. W dodatku odkrył, że kobieta go okłamała. Twierdziła, że nie ma pieniędzy na zapłacenie czynszu, ale już 50 zł, by dać chłopakowi na kilka butelek piwa, to już znalazła. Jan kazał synowi iść spać. Przed północą wszystkie dzieci już spały. Na tarasie zostali sami. Mężczyzna rozpoczął temat ich wspólnej przyszłości. Chciał porozmawiać na temat mieszkania razem. Para po chwili miała pójść na górę. Tam mieli się całować i przytulać, ale ich igraszki przerwała córka Agnieszki, która pisała SMS-y do matki, by ta przyszła do niej i utuliła ją do snu. Kobieta dwukrotnie schodziła na dół, co zepsuło cały nastrój i para wróciła na taras. W tym momencie Jan przerywa zeznania. Zaczyna płakać. Według jego wersji Agnieszka miała zejść po schodach niemal po omacku. Na tarasie paliła się tylko jedna żarówka. Praktycznie nic nie było widać. Kiedy wchodziła na ogród, potknęła się o stopień i upadła na stojący w pobliżu stolik, na którym znajdowały się szklane naczynia. Stół przechylił się, a na ziemię spadły kufle z piwem. Ostre krawędzie potłuczonego szkła miały głęboko ranić szyję Agnieszki. Jan miał w tym momencie szybko podbiec do kobiety i próbować zatamować tryskającą z jej szyi krew. Nie miał przy sobie telefonu, by zadzwonić na pogotowie, więc musiał biec na pierwsze piętro obudzić starszego syna. To miało mu zabrać pierwsze, najcenniejsze minuty, które mogły uratować Agnieszkę. O godzinie 1:15 nad ranem Jan dzwoni na pogotowie. Krzyczy do słuchawki, że kobieta upadła na stolik i przebiła sobie szyję szkłem. Błaga, by ktoś szybko przyjechał, bo Agnieszka się wykrwawia. Do rozmowy dołącza się syn Agnieszki. Pyta się, czy karetka już jedzie, bo jego matka się wykrwawia. Dyspozytorka próbuje uspokoić mężczyzn i nakazuje im uciskać klatkę piersiową poszkodowanej do momentu przyjazdu pogotowia. Syn Agnieszki zaczyna krzyczeć. Moja matka ma przeciętą tętnicę. Nie oddycha, nie oddycha. Ona nie żyje. Kobieta ponownie instruuje, by dalej uciskali klatkę. Dalsze wydarzenia są znane z zeznań funkcjonariuszy karetki. Prokuratura przeprowadza wywiad środowiskowy. Nie wypada on korzystnie dla podejrzanego. Sąsiedzi Jana wystawiają mu najgorsze możliwe świadectwo. Mężczyzna miał być agresywnym i konfliktowym oszustem. Jego żona nie zostawiła go dla kochanka, ale uciekła od niego, gdy ten wybił jej zęby i ogolił na łyso za rzekome złe prowadzenie się. Śledczy docierają do akt sądu rodzinnego, z których wynika, że Jan przez pewien okres miał mieć ograniczoną władzę rodzicielską nad trójką swoich dzieci. W 2006 roku miał nawet interweniować w sprawie rodziny lokalny ośrodek pomocy społecznej. Policja miała sprawdzić, z czego Jan się utrzymuje, skoro nie jest w stanie podać źródła utrzymania. Jego dzieci nie były leczone, ponieważ nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego. Nieraz elektrownia groziła, że wyłączy rodzinie prąd z powodu niepłacenia rachunków.
Ośrodek pomocy społecznej poparł wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszczały dzieci Jana, o objęcie rodziny nadzorem kuratora sądowego. W aktach widnieje notatka, że w trakcie wywiadu opiekuna społecznego Jan zachowywał się na tyle agresywnie, że trzeba było wezwać dzielnicowego. Mężczyzna próbował krzykiem wymusić na swoich dzieciach, by te potwierdziły, że kochają swojego ojca i że widziały, jak kochanek ich matki znęca się nad nią. Dzieci miały sprawiać wrażenie przerażonych. Śledczy sprawdzają telefon komórkowy zmarłej Agnieszki. W szczególności interesuje ich korespondencja, jaką wymieniała zarówno z Janem, ale i też z rodziną czy swoimi koleżankami. Poniżej zacytuję kilka treści wiadomości, które zostały zawarte w książce Heleny Kowalik Sądowe znaki zapytania. 28 czerwca Agnieszka miała pisać do swojej córki wiadomość: Nie martw się, poradzę sobie z tym debilem. Mam na tego chama 5 paragrafów, w razie czego szykuję wniosek do prokuratora zawiadamiający o przestępstwie. W kolejnych dniach wysłała wiadomości o treści. Znów mam problem. Teraz jest zazdrosny o Karola. Robi jazdę jak wczoraj. Zawracam ci głowę moimi sprawami, ale to miejsce, gdzie mieszkam i ten koleś mnie dobija. Znów napierdzielał mi przez całą noc SMS-y. Mam tego dość. Naprawdę. Tydzień przed śmiercią napisała SMS-a o treści. Nawet nie pytaj. Ten dziad od rana daje czadu. Cała się trzęsę z nerwów i łeb mi pęka. Zachowały się również fragmenty rozmów SMS-owych Jana i Agnieszki. Treść korespondencji również została zawarta w książce Heleny Kowalik, którą teraz zacytuję. 28 czerwca 2017 roku Jan napisał do swojej lokatorki: Molestowałaś mnie. Jutro przeprowadzę dochodzenie, czy i gdzie pracujesz. Agnieszka odpisała: Ja cię molestowałam? Ty masz Alzheimera po prostu. To ty molestowałeś mnie. Po tygodniu znajomości wywaliłeś w drzwiach fiuta i szarpałeś mnie, abym go wzięła. Nie dziwię się, że żona cię zostawiła. Niezły z ciebie agregat. Pokazywać majtki, żeby nie płacić, bzykać się po kontach charytatywnie, niech się dołożą do czynszu. Dla takich są domy opieki społecznej. Podejrzewam, że twój mąż nie był winien rozkładu małżeńskiego. Spróbuję do niego dotrzeć. Nie mogę tego trzymać w tajemnicy przed twoim ex. Latać na romanse to jesteś zdrowa, a mnie czarujesz, uwodzisz, naciągasz. Uważasz, że masz frajera do dojenia? Spójrz na swoje życie i ten pierdzielnik u siebie, twoje niby wartości i dopiero oceniaj innych. Nie interesujesz mnie, więc przestań mnie oceniać. Masz osobiste powody, by mnie nękać psychicznie, bo dałam ci kosza i nie potrafisz tego zaakceptować. Jutro się wynosisz. Twoja zapłata w naturze za mieszkanie nie zapłaci rachunków. Nieliczna zgoda. Oddaj pożyczone 100 zł. Ty jesteś chory. Jaka zapłata w naturze? Czytaj, co piszesz. Nawet jakbyś mi dopłacił 1 000 000, to nie, bo jesteś z bokiem. Jeszcze raz mi napisz, że mam płacić w naturze. Jeszcze raz mnie obraź, to już nie będą tylko słowa, ale i czyny w postaci kodeksu karnego. Dobrze ci radzę, tumanie na umowie. Złodziejko, nie rób scen, tylko pakuj swoje rzeczy. Pożyczyłaś 100 zł i nie oddałaś. To są skutki, gdy matka myśli dupą, przez to cierpią dzieci. Gdy wieczorem przychodziłaś pijana, śmierdziałaś śledziami jak prostytutka z rewiru. Za drinka się sprzedajesz. Przy synu moim za papierosa pokazujesz cycki. Po pierwsze, nie masz prawa do zajmowania moich rzeczy. Jestem dopiero 2 tygodnie po terminie. Żeby wypowiedzieć umowę, musi upłynąć 3 miesiące niepłacenia czynszu plus termin na uregulowanie 30 dni. Nie obrażaj mnie. Dowody dla prokuratora są gotowe. Napisałam, że zapłacę, to tak będzie. Niestety z opóźnieniem. Ale to nie powód do stalkingu, nękania i poniżania, wyzywania od prostytutek, pijaczek oraz szantażu. Ale z tego to już będziesz się tłumaczył przed prokuratorem. Proszę natychmiast opuścić mieszkanie. Od roku naciągasz ludzi. Ja jestem ostatnią ofiarą. Nie wstydzisz się? Od poniedziałku 31 lipca będzie nowa osoba w kawalerce. To ostatni SMS z godziny 16 z 26 lipca. Późnym wieczorem Agnieszka dostaje jeszcze jedną wiadomość od Jana. Bez twych oczu szmaragdowych życie traci dla mnie sens. Nie wiem, co się ze mną dzieje. W twoich rękach mój los. A następnego dnia rano otrzymuje kolejną wiadomość. Dzień dobry. Pytanko mam takie. Jakie kwiatki do skrzynek mam wybrać, aby ci się podobały? I jeszcze jedno.
Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Tylko trzeba się spotkać i porozmawiać. Agnieszka odpisuje na tę wiadomość. Pomóż mi. Ale nie, dupa. Domyślam się, co kombinujesz. Chcę się przekonać, czy mam rację. Po godzinie wysyła mu kolejną wiadomość. Wolę unikać takich SMS-ów jak ostatnio, które bardzo mnie obraziły. Nie prowokować cię do zapłaty w naturze. Zwłaszcza, że jestem ci jeszcze winna za czynsz. Jan pisze do niej wieczorem. Śpisz już? Nie mogę zasnąć. Myślę o tobie. Staram się nic sobie nie obiecywać, ale o płatności absolutnie się nie martw. Życie przewrotne jest bardzo, a ja polubiłem cię i twoje dzieci. Zostają przesłuchani świadkowie śmierci Agnieszki. Karol, syn Jana, twierdzi, że kobieta tego wieczoru miała wypić tylko jedno piwo. Stanowczo zaprzeczył, by miała ona romans z jego ojcem. Chłopak często rozmawiał z Agnieszką i zauważyłby, gdyby coś ich łączyło, choć wiedział, że Jan ją lubił. Karol dodaje, że ojciec miał podejrzewać go kiedyś o romans z kobietą, ale domysły te miały być wyssane z palca i nieprawdziwe. Syn Julii nie był świadkiem tragedii, nie uczestniczył w grillu. O pierwszej w nocy obudził go hałas na podwórku. Wybiegł ze swojego pokoju i zauważył matkę leżącą w kałuży krwi. To on nerwowo wydzwaniał na pogotowie. Syn ofiary potwierdza, że Agnieszka nie miała żadnych planów wiązania się z Janem. Wiedział, że mężczyzna zaproponował kobiecie wspólne mieszkanie na piętrze, ale ta miała się na to nie zgodzić, nawet za cenę darowania jej niezapłaconego czynszu. Chłopak opowiedział o ich nieciekawej sytuacji materialnej. Agnieszka miała mieć problem z utrzymaniem się w jakiejkolwiek pracy. 5 lat wcześniej miała mieć usuniętego guza mózgu i od tej pory przyjmowała leki psychotropowe. To nie pierwszy raz, kiedy wynajmowali mieszkanie i nie płacili czynszu. Kończyło się to zawsze tak samo, wyrzucaniem ich na bruk. Chłopak zarabiał na swoje potrzeby. Wieczorami pracował w restauracji, a za dnia studiował. Pomagała im babcia, która zwykle w imieniu córki płaciła za wynajem lokum. Córka Agnieszki była w stanie powiedzieć więcej na temat życia uczuciowego jej matki. Kobieta 3 tygodnie przed śmiercią miała żalić się córce na właściciela domu. Pokazała jej około 50 SMS-ów, które potrafiła dostać od Jana w ciągu jednego dnia. Niestety Agnieszka kasowała je na bieżąco, więc nie mogły służyć jako dowód w sprawie. Mężczyzna miał wyzywać ją od szmat i prostytutek. Groził jej, że jeżeli nie pójdzie z nim do łóżka, to pożałuje. Agnieszka sama nie wiedziała, o co mu chodzi, bo Jan zachowywał się, jakby miał rozdwojenie jaźni. Wieczorem przesyłał jej obraźliwe SMS-y, a rano promiennie ją witał. Sadził nawet dla niej kwiatki na tarasie, by ta mogła na nie patrzeć, gdy pije kawę. Na Agnieszkę to nie działało. Jan miał odrzucać ją fizycznie. Córka poradziła kobiecie, by ta zaczęła nagrywać ich rozmowy. Agnieszce udało się uchwycić fragment, gdy Jan mówi jej, że jest na nią napalony i trudno mu to znieść. Chciałby, aby Agnieszka się do niego wprowadziła. Na pytanie kobiety, czy mężczyzna nadal ma nadzieję, że będą kiedyś uprawiać seks, zarejestrowała się odpowiedź Jana, że tak. Gdy kobieta nadal odrzucała jego zaloty, wyłączył jej ciepłą wodę. Córka Agnieszki wspomina, że matka przestała chodzić w sukienkach, by nie prowokować Jana, bo wiedziała, że jest na nią napalony. Matka Agnieszki znalazła w jej rzeczach pisane na brudno pisma do prokuratury z zawiadomieniem o zastraszaniu jej i molestowaniu przez właściciela wynajętego mieszkania. Jednak żadne z nich nigdy nie zostało wysłane. Dopiero z tych notatek matka zamordowanej dowiedziała się, przez co przechodziła jej córka. Agnieszka co noc barykadowała się w pokoju. Syn zmarłej miał potwierdzić, że Jan schodził na parter z samego rana, gdy Agnieszka była jeszcze w łóżku, w piżamie, pod pretekstem zaproszenia jej na kawę. Mężczyzna miał robić awantury matce Agnieszki, gdy ta spłacała za córkę czynsz. Nie było to po myśli Jana, bo ten chciał uzależnić całkowicie od siebie kobietę i chciał mieć czym ją szantażować. 27 lipca, w dzień morderstwa, Agnieszka miała rano wysłać SMS-a do swojego kolegi, w którym pisała, że jest wrakiem człowieka i że potrzebuje jego pomocy, bo inaczej skończy jak lider zespołu Linkin Park. Ten miał zapytać kobietę, czemu wspomina akurat tego artystę, który popełni samobójstwo, ale Agnieszka nie odpisała. Myśli samobójcze kobiety skłoniły śledczych do zapoznania się z jej dokumentacją lekarską. Okazało się, że kobieta szukała pomocy w przychodni psychiatrycznej już od dłuższego czasu.
2017 roku. Co kilka dni miała przychodzić do lekarza. W jej karcie zdrowia są informacje, że pacjentka cierpi na nawracające zaburzenie depresyjne. Ma myśli samobójcze, w ciągu dnia ucieka w sen, prosi o leki uspokajające. Gdy Jan dowiedział się o tym, że śledczy prześledzili jego korespondencję SMS-ową z Agnieszką, złożył wyjaśnienia uzupełniające. Stwierdził, że tego dnia Agnieszka upadła, bo była pod wpływem alkoholu. Miała wypić wcześniej kilka piw. W dodatku miała nie mieć pełnej sprawności, bo parę dni wcześniej doznała urazu kostki. Jan przedstawił również, jak wyglądały ich relacje intymne z jego perspektywy. Agnieszka podobała mu się od początku. Gdy poznał ją bliżej, zaczął myśleć o tym, że chciałby z nią coś stworzyć. Oboje byli wolni, rozwiedzeni, ich dzieci się lubiły. Kobieta miała nie dawać mu żadnych znaków, że go nie chce, wręcz przeciwnie. Miała go prowokować. Chodziła w krótkich sukienkach i stringach już w pierwszym tygodniu, jak się wprowadziła. To ona wymyśliła, że zorganizują grilla na tarasie. Był alkohol i tańce. Gdy dzieci poszły spać, zostali sami. Zrobiła się intymna atmosfera. Agnieszka miała lubić gry miłosne. Zaproponował jej wspólne życie. Później odbyło się jeszcze kilka grilli, ale tak intymna sytuacja między nimi już się nie powtórzyła. Po miesiącu, gdy nadszedł czas zapłaty za czynsz, kobieta miała stwierdzić, że nie ma pieniędzy. Nie powiedziała wprost, że zapłaci w naturze, ale Jan miał to tak odebrać i domyślić się, co Agnieszka chce mu zaproponować. Doszło między nimi do stosunku. Jan chciał stworzyć z nią związek. Nie chciał jednak robić niczego bez akceptacji swojego syna. Karol miał nie mieć nic przeciwko tej relacji. Jednak Agnieszka miała się całkowicie zmienić. Stała się oziębła. Ucinała temat wspólnej przyszłości. Jan zaczął podejrzewać, że z kimś się spotyka. Podejrzewał, że może romansuje z jego synem, bo często siedzieli razem na tarasie. Ale nagle znowu wszystko się odmieniło i Agnieszka miała rzucić się Janowi w ramiona i zwierzać, że ma myśli samobójcze. Ustalili, że Jan pomoże jej w odzyskaniu pieniędzy z alimentów. Jednak wkrótce potem znowu stała się oziębła i atakowała go niemiłymi SMS-ami. Tym razem Jan zdecydowanie zażądał od kobiety uregulowania zaległości za czynsz. Miał sprawdzić nawet jej poprzednie miejsce zamieszkania i dowiedzieć się, czy tam również nie płaciła. 27 lipca napisał do niej SMS-a, że ma propozycję nie do odrzucenia. Chodziło o wspólne zamieszkanie i wynajmowanie dolnej części domu. Agnieszka miała być szczęśliwa i nawet planować urządzanie poszczególnych pomieszczeń. Postanowili przypieczętować ich wspólną przyszłość grillem. Wieczorem, gdy zrobiło się chłodno, mieli pójść na górę. Agnieszka miała rzucić się na niego i zacząć całować. Ich igraszki przerwał SMS od córki kobiety. Miała zejść na dół, uśpić małą i wrócić z powrotem do mężczyzny. Jan, zniecierpliwiony długą nieobecnością kobiety, zszedł na dół. Gdy był już blisko tarasu, Agnieszka miała wychodzić właśnie z pokoju córki. Usłyszał tylko huk. Jan zmieniał wersję wydarzeń wielokrotnie. Helena Kowalik tak je przedstawia w swojej książce. W pierwszych wyjaśnieniach twierdził, że kobieta po wyjściu z pokoju upadła na stopniu schodów prowadzących na taras z powodu urazu nogi. Potem, że się potknęła, gdy już była na tarasie i wylądowała twarzą na stoliku. Następnie widział ją wychodzącą z pokoju, ale odwrócił się i nie dostrzegł momentu potknięcia. Początkowo mówił, że kiedy to się stało, wyszedł na taras. Potem, że był na trawniku przed domem. Następnie, że gdy dochodził do werandy. Wreszcie, że byli tam tylko oboje. Kolejne wersje. Ona upadła na stół, on ją podniósł, położył w takiej pozycji, jak upadła. Pod koniec przesłuchań zasugerował nawet, że Julię mógł celowo popchnąć jej syn. Często mieli się kłócić. Mężczyzna został poddany badaniu wariografem. Jednak na niewiele ono się zdało. Stwierdzono tylko natężenie reakcji psychofizjologicznej na pytanie, czy narzędzie zbrodni zostało schowane w domu. Biegły przeprowadzający badanie stwierdził, że może to pomóc w ustaleniu niejasnych okoliczności przestępstwa. Jednak w wysokiej trawie wokół domu nie znaleziono żadnych noży. W dodatku było tam bardzo dużo złomu. Według opinii biegłego medycyny sądowej śmiertelna rana na szyi Agnieszki powstała od narzędzia o ostrych krawędziach, prawdopodobnie noża. Ostrze wbiło się na 9 cm, uszkodziło płuco i tętnicę pod obojczykiem. Biegły wykluczył możliwość, by kobieta przecięła tętnicę na skutek nadziania się na pękniętą szklankę czy stłuczone talerze. Gdyby tak było,
W ranie zostałyby jakieś odłamki, a takowych nie znaleziono. Prokuratura występuje do sądu z aktem oskarżenia. Prokurator nie ma wątpliwości, że Jan działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Agnieszki. Jednak nadal brakuje w tej sprawie twardego, bezpośredniego dowodu. Nie ma świadków zdarzenia i nie ma narzędzia zbrodni. Rozpoczyna się proces. Towarzyszy mu wiele emocji. Najbardziej całą sprawę przeżywają bliscy, zarówno zmarłej, jak i oskarżonego. Jeszcze przed wejściem na salę, na sądowym korytarzu najbliżsi Jana pokrzykiwali na prokuratora. Cytuję. Pizda spadła na stół. Dlaczego on siedzi w więzieniu? Gdy wszyscy weszli do sali rozpraw, syn oskarżonego, Karol, popędził do ław, by przytulić ojca. Policjanci nie zdążyli nawet zareagować. Młody chłopak nie wytrzymał w sali nawet kilku minut. Wyszedł, trzaskając drzwiami. Wtedy do sali wbiegła Aneta, najstarsza córka oskarżonego. Na rękach trzymała małe dziecko i krzyczała. Nie wytrzymam, mam dosyć tego, macie wypuścić, wy skurwysyny pierdolone. Ona wszystko to ukartowała. Tato, kochamy cię. Sędzia prowadząca rozprawę poprosiła o dodatkową asystę policji, która miała za zadanie pilnować wejścia na salę rozpraw. We względnym spokoju rozpoczyna się proces. Jan nie przyznaje się do winy. Podtrzymuje swoją wersję mówiącą o tym, że Agnieszka upadła na stół i raniło ją rozbite szkło. Dodaje, że nie zabił jej i że była to osoba, z którą chciał spędzić całe życie. Przez ponad 3 godziny opowiadał o swojej znajomości z Agnieszką i o okolicznościach jej śmierci. Kilka razy zanosił się płaczem. Mężczyzna zarzuca prokuratorowi, że ten wybiórczo cytował jego SMS-y ze zmarłą. Ponadto odwołuje się do wywiadu środowiskowego przeprowadzonego z sąsiadami. Tłumaczy, że nie ma co ich słuchać, bo od lat jest z nimi skonfliktowany. Jeden ma być podglądaczem, a drugi miał kłócić się z nim o ziemię. Na pytanie pełnomocnika zmarłej, czy kiedykolwiek Jan miał proponować Agnieszce, by płaciła za czynsz w naturze, odpowiedział, że nigdy, choć to zupełny przypadek, że doszło między nimi do zbliżenia akurat w dzień, kiedy przypadała płatność za czynsz. Zeznania składa również biegła psycholog. Według wydanej przez biegłych psychologów i psychiatrów opinii, Jan ma mieć osobowość nieprawidłową z cechami niedojrzałości emocjonalnej i histrionicznego zaburzenia osobowości, co się przejawia teatralnością zachowania. Jan ma tendencję do instrumentalnego traktowania innych. W rozmowie z psychiatrą badany dużo mówił o swym wielkim powodzeniu u kobiet. To nieadekwatne zachowanie w kontekście tragicznego zdarzenia. Psycholog dostrzegła, że Jan chce dominować, a równocześnie jest podejrzliwie nastawiony do otoczenia. Emocjonalnie labilny, sfrustrowany m.in. z powodu niskiego wykształcenia. Jego postępowanie z kobietami nie było prawidłowe, jednakże nie zawierało patologii w sensie sądowo-psychiatrycznym. Ku zdziwieniu wszystkich biegła psycholog dodaje, że w ich opinii prawdopodobnie oskarżony nie dokonał zarzucanego mu czynu, bo nic im nie wiadomo o konflikcie między pokrzywdzoną a sprawcą. Sędzia prowadząca rozmowę doskonale wie, że biegła wykroczyła tym zdaniem poza zakres jej powinności. Na pytanie, czy kobieta zapoznała się z SMS-ami, jakie wymienili oskarżony i pokrzywdzona, psycholog odpowiedziała wprost, że nie. W prowadzonym procesie bardzo ważna była opinia biegłego patomorfologa. Ten przed sądem jeszcze raz potwierdził, że w ranie na szyi ofiary nie znaleziono nawet najmniejszych drobin szkła. Jedyny mały odłamek tkwił pod palcem ręki ofiary. Biegły jest niemal pewny, że rana została zadana nożem. Na kolejnej rozprawie sędzia przesłuchała biegłego antropologa, specjalistę w zakresie biologii kryminalistycznej i osteologii sądowo-lekarskiej. Biegły odniósł się do śladów krwi ofiary ujawnionych na tarasie. Były na każdej z nóg stolika, natomiast nie znaleziono ich na krawędziach tego sprzętu. Zatem kobieta nie mogła się przewrócić na mebel i doznać sugerowanych przez oskarżonego obrażeń. Prokurator w mowie końcowej wnosił o uznanie Jana za winnego i wymierzenie mu kary 25 lat pozbawienia wolności. Pełnomocniczka oskarżycielki posiłkowej, czyli córki zmarłej, domagała się w imieniu swojej klientki dożywocia i 200 tysięcy złotych nawiązki. Jan w swoim ostatnim słowie płakał. Twierdził, że już nie wie, w jaki sposób ma przekonać sąd, że jest niewinny. Prosił o uniewinnienie. Po trwającym 15 miesięcy procesie sąd skazał Jana na karę 15 lat pozbawienia wolności.
Mężczyzna ma też zapłacić 50 tysięcy złotych za zadośćuczynienia córce zmarłej. Sędzia uznała wyjaśnienia oskarżonego jako w dużej części za niewiarygodne. W dalszej części uzasadnienia wyroku mówiła: nie zostało znalezione narzędzie zbrodni, nie jest jasny motyw, nikt tego nie widział. Ale wszystkie te braki nie uniemożliwiają przypisania sprawstwa i winy oskarżonemu. Kara wyższa niż 15 lat więzienia byłaby niewspółmierna, miałaby charakter eliminacyjny. Sąd nie może ulegać emocjom, musi zważyć wszystkie okoliczności. Oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, ale był to zamiar nagły. Stopień jego winy jest wysoki, ale nie najwyższy. Prokurator złożył apelację. Sąd apelacyjny w Warszawie uwzględnił odwołanie od wyroku, podzielając stanowisko prokuratora i podniósł karę oskarżonemu i zmienił wyrok z 15 na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny uzasadnił wyrok, mówiąc: kiedy zraniona kobieta leżała w kałuży krwi, Jan nie zrobił nic, aby ratować jej życie, a przecież odbywał w przeszłości kursy udzielania pierwszej pomocy. Nie skorzystał nawet z leżącego na tarasie telefonu lokatorki, aby zawiadomić pogotowie ratunkowe. Podczas przesłuchania twierdził, że nie znał numeru zdejmującego blokadę na urządzeniu. Jednakże z tego telefonu można było połączyć się ze służbami ratunkowymi bez konieczności wpisania kodu. Pogotowie zostało sprowadzone dopiero po dłuższej chwili, kiedy oskarżony powiedział o wypadku innym domownikom. Cyniczne obserwowanie procesu umierania pokrzywdzonej przez oskarżonego świadczy tylko i wyłącznie o jego bezwzględności i w istocie stanowi okoliczność obciążającą. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.